Po prostu musiałam poprosić kolegę policjanta, na którego czekałam trochę bardzo długo, żeby po prostu mi odzew dał, dlatego też się długo nie wypowiadałam na ten temat. Bo moje konto tamte jest zablokowane i ja nie mam do niego dostępu, tylko policja ma do niego dostęp i to też będzie o tym powiedziane, dlaczego, co i jak. On dostał 178 754 zł i 77 groszy. Więc niech mi nikt nie pierdzi, że ja bym z tego wzięła jakieś marne grosze i podjęłabym z tego jakiekolwiek pieniądze. No 178 tysięcy i tak. Ja wam tylko tyle mogę tak na szybkości. Proszę bardzo, wszystko będzie zliczone i wszystko będzie pokazane, więc tylko tyle wam pokażę. Siema, jeśli chcesz mi pomóc zdobyć 100 tysięcy subów, to zostaw suba z dzwonem, łapkę w górę i napisz komentarz dla statystyk. Dzięki. Nice. Nie uwierzycie, zobaczcie co jest w paczce MMMsów jebanych. Subskrybuj mój kanał, co? Co? Co tu jeszcze mamy? Dzwoneczek? Coś tu jeszcze widzę. Łapka w górę? Gościu! Ja nie operowałem żadnymi kwotami, bo nic nie szło na moje konto, tak? Jakby szło, to sytuacja pewnie potoczyłaby się inaczej i nic by nie było wypominane. Zgadza się, był taki jeden dzień. W momencie, kiedy były piłkarki, nahypowany najbardziej skin w szczycie Fortnite, gdzie dali 20% zamiast 5% przez 2 tygodnie, jak był luty 2019 rok, to tak było. Miała dostać. Mamy november. No to tu jest wiadomo, grudzień, styczeń, luty, marzec, w kwietniu powrót z 37 widzami. Co no za kilka, za użyczenie kilka literek, k***a, chce sobie życie ułożyć? Nie chcę Dixie nagrywać filmu, bo to mi za dużo, to nie chce mi się po prostu. Zaraz jeszcze do tego dojdziemy. Nie dostała pieniędzy na operację nosa. Okej, okay. Nie ukradła nikomu pieniędzy. Okej. Okay. Gdyby nie ja, to by nie miał mieszkania, nie miał niczego. Zobacz, no nie mielibyśmy niczego ogólnie. Operację nosa chyba to można sobie na NFZ zrobić, czy nie? A no tak, ale jak się kurwa ZUS-u tam nie płaci i składek i podatków, no to nie można. Zapomniałem przecież. Okej, okay, nieważne. A, klipaka obejrzymy teraz. Po to ze zajebisk komu z hajs powiedziałaś, ze zrobisz sobie nos, bo to jest sprawa. Ale ja jeszcze nie... jak widać, halo, nic z tym halo, nie halo, 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 halo. Ja nikomu hajsu nie zajebałam. Koc w furcy był mój, pieniądze były na moje konto wysyłane, bo to było moje konto Epic Games, mój był adres podany, wszystko było moje. Pieniądze za reklamy prawie 500 000 złotych dostał. O co chodzi? Dobrze, skoro tak twierdzisz, że dostałem pół bańki... Bardzo bym chciał, żebyś na live zalogowała się na PayPal i pokazała wszystkie wysłane, całą wysłaną kaskę. Bo jak nie, to znowu ja to będę musiał zrobić, kurwa, zalogować się. Ja wam pokażę, bo już dzisiaj logowałem. Wcale nie ma tam pół bańki. Wszystko, co było, dostał. Nie rozumiem. Gdybym ja miała komuś pieniądze, to bym zrobiła z całego PayPala, a nie jakieś śmieszne grosze, kurwa, z konta. Komuś bym wzięła jakieś drobne. Naprawdę. Nie jestem na tyle głupia. Więc sorry, gdybym miała komuś zjebać hajs, to bym cały zajebała z PayPala. A nie sobie jakieś... No nie wiem, no. Wzięłabym wszystkie pieniądze, zniknęłabym z internetu i wyjechałabym na hula gula kajmany gonić. No weźcie ludzie, się w łeb puknijcie. Skoro ma takie dowody, że ja dostaję pół bańki, mówi to publicznie, a Bób to udostępnia i pisze takie rzeczy, to ja chcę to zobaczyć, bo to jest kurwa ten Bób, to nie, ja nie wiem. Jak ja powiem, że Donald Trump je gówno, to też tu napiszą, że no, Zony mówił, że Donald Trump gówno wpierdala, no. Oni na takiej bazie tworzą tutaj artykuły. Przecież to jest
Dom, który kupił żony za milion? Dom nie był za milion, tylko dałem tak do tytułu, bo dobrze wiemy, że znajdujemy się na YouTubie. Trzeba zrobić delikatny clickbaitik. Ceny mieszkań Wrocław metr kwadratowy. 8100. No podrożało troszkę. Kalkulator. Wspominałem na odcinku, że mam 61 metrów razy na 8100. No, tyle wyszło jakoś. Z parkingiem. A co wpisałem? Milion dla clickbaitiku, ale że... O, kumarscy skumali, że to clickbaitik. Ale widać debile. Zaokrągliłem. No bo z wykończeniem było ponad 500. No to zaokrągliłem do miliona, nie? Tak pani na matmie uczyła. Gdyby nie ja, to zon nie miałbym niczego. Okej. Okay. Także chyba byłem jej utrzymankiem ogólnie. Streamerka swój kod straciła przez wzgląd na to, że zony i oni zgłaszali jej kod po zakończeniu współpracy. Jak można kurwa kod zgłaszać? Ona wyrwała bana na pizdę za to, że handlowała mintiaksami na swoim Discordzie. Co już oni też kurwa kiedyś pisali na tej swojej platformie zasikanej. A jak wiemy, handlowanie mintiaksami i innymi skinami jest wbrew regulaminowi, co ja oczywiście zawsze powtarzam. Skąd ma ten dom za milion? No tak, ten dom jest z kodu, który... To jest z mojego kodu, który on używał. To jest za pieniądze z mojego kodu. Wy myślicie, z czego on się dorobił? Jak nie z kodu twórcy. Gdyby nie ja i gdyby nie moja uprzejmość... Nie wiem, może z tego, że zapisałem od 2018 roku. Moja najdłuższa przerwa od streamowania to chyba były 4 dni w przeciągu ostatnich prawie 3 lat. I nawet na wakacje żadne nie pojechałem. Bo sobie obrałem jakiś cel, no nie wiem, no... Uprzejmość. Widzicie, dacie komuś rękę, to chcecie upierdolić całą... Dacie komuś palec, to chcecie upierdolić całą rękę. Gdyby nie to, że ja pozwoliłam mu, bo w tym momencie, kiedy ja nie korzystałam kodu, kiedy ja skończyłam streamowanie, bo moja mama była w ciężkim stanie, bo moja mama później umarła i tak dalej, i mnie nie było w internecie do kwietnia, to gdyby nie ja, to on by nic z tego nie miał i by nie miał ani mieszkania, ani niczego. Ale uczuciowo mówi o śmierci mamy. Czysto życzliwa moja uprzejmość, bo byliśmy naprawdę dobrymi przyjaciółmi i wiedział, że zawsze może na mnie polegać i nawet nie musiał prosić, bo jak jemu kod zbanowali, to ja mu powiedziałam, dobra, słuchaj Maciek, no wiesz jaka jest u mnie sytuacja, mogę ci pomóc. I co? I tak się odwdzięcza za dom, który sobie kupił. Jak do mnie w pierwszy dzień już z 10 Kierachaj ofert miałem, Fortnite, żeby sobie korzystać jeden z jakichś dzień, innych. W jeden dzień, to były chyba walentynki, było 13 koła dolarów. W jeden dzień. Tylko jeden dzień. Był zarobek 13 koła dolarów. Więc nie mówcie mi, że z kodu twórcy nie da się zarobić. Bo znając życie, ile mogli ludzie pozarabiać tam, no to... no. Ja podejrzewam, ile Evron mógł zarobić na kodzie i ile inni mogli zarobić na kodzie. Bo na moim kodzie twórcy było tylko wtedy 90 tysięcy wspierających. Tylko 90 tysięcy, kurwa. Tylko 90 tysięcy. Ja p***ę, przecież to jest taka chora liczba, ona mówi tylko. No byś się już p***ał w głowie od tych liczb. Nie było nigdy tyle. Z tego, co tam mi pokazywała... Zony, 68 koła, to był szczyt. Też mam to gdzieś tam udokumentowane. Jak ona cały czas coś tam gada, że ma dowody, no to wejdź na PayPala, pokaż wszystko. Wtedy cię przeproszę i zamkniemy sprawę. Nawet ci p***a odszkodowanie wypłacę. Jak ty masz te dowody na mnie? A nie kitranie gdzieś kaski tam po bokach. Zatajanie wszystkiego. Dobrze wiemy o tym, Klaudia. Dobrze wiemy, że lecisz w chuj. Ona coś tam gada, a wcześniej tutaj było jeszcze w naszej rozmowie 15 maja, już w ten piątek będzie coś tam startował, turniej zwycięzców, pula nagród to aż 1500 zł. Tutaj oczywiście zapowiedzi streamów i tak dalej. Kingston, oczywiście i Twitch tutaj podany, ale to już nie jest ona, ja sobie to z pizdy wyjąłem tego screena, znaczy to co wam teraz pokazuję na live. Czekaj,
Mogę wrzucić do ciebie na grupkę info o tym turnieju? Pewnie, że możesz! Pewnie, że możesz, bo jak coś trzeba, to trzeba gadać. Ale oczywiście chwilkę później, a to nawet był ten sam miesiąc, ty. Ja tu napisałem tak, tak, a potem w jakich godzinach jesteś taką, żebym mógł tak cię dorwać na chwilkę, żeby pogadać na Discord? To był ten sam dzień? Myślałem, że to był inny miesiąc. Mój z psem, po operacji mam psa. Aha, co się stało? No dobra. No to, żeby się pofatygować, taką długą wiadomość wysyłać, udostępniać się na grupę, a na chwilkę tylko się zapytać, gdzie jest kaska? To nie ma czasu. No dobrze. Konto nie jest jej, także żeby tu udowodnić, Wielka Bitwa Streamerów 2. Sprawnie inaczej, to jest Discord DM-ga. Wielka Bitwa Streamerów 2, czyli oczywiście Discord, na który są zaproszeni tylko zweryfikowane osoby na bitwę, tak? No i tyle, no. Mam pokazywać. Może sobie nowe konto założyła i tam faktycznie nie mamy żadnych rozmów razem, ale tutaj jak widać jest czarno na białym pokazane wszystko. Także nie pogrążaj się bardziej i nie gadaj głupot, że jakieś pół bani jest. Zaprzestań tych oszustw. I mówię, że naprawdę, tak, to, tak, ja mówię, no mam wszystko, po prostu czekam, aż mi policjant wyśle wszystko, bo to konto PayPal jest dla mnie niedostępne, więc... Ile Evron zarabia? W jeden miesiąc, z tego co wiem, to ponad milion zarobił, więc... Daje radę, chłopak. Za to go podziwiam. Więc tak jak mówię, no będzie filmik nagrany, dajcie mi tylko spokój z tym już naprawdę, nie pytajcie się o tą dramę. Bo tak jak mówię, no gdybym miała kogoś okraść, to po co ja bym miała jakiekolwiek takie pieniądze wysyłać? To bym przecież wzięła wszystkie te pieniądze i bym znikła dawno temu z internetu. Nie odpuścili. A ja za takie oszczerstwa, to ja mu naprawdę nie popuszczę tego. Płazem. No, Evron z tego co wiem, to ponad milion miał w tym, w... No z tego, co ja sobie przeliczyłam, nie? No jeżeli 137 tysięcy w miesiąc, to było z kwietnia, to z lutego, 138 tysięcy było prawie, gdzie 13 tysięcy to był 13 tysięcy dolarów, to był jeden dzień. To wydaje mi się... Kto tak kłamie? No zony, nie? Na mój temat. W necie ogłam, że jestem złodziejem, że go okradłam, że pieniędzy nie dałam z kodu, coś to. Jego zarobki. Będą widzieli moje całe przesłane 178 754 zł i 77 groszy. Ciekawe, czy to rozliczą, nie? Bo ja się rozliczam. Ja nie jestem głupia. A wątpię, bo on to rozliczył. W tamtym roku. Chyba, że przez kogoś. Bo tak jak mówię, on nie miał wtedy firmy. Fujawa, ale widzu. I tak nie zrobicie sobie z tego klipa. Jak w chuja wale widzów, to po co bym miała takie coś? Powiedzcie mi. No właśnie. Dobrze, ale Klaudia już wczoraj na streamie mówiła, że nagra materiał i dzisiaj będzie na YouTubie. Gdzie on jest? To jest takie gadanie, widzowie, żeby mnie zastraszyć, kurwa. No ona nic na mnie nie ma. Wczoraj jeszcze artykuł powstał, że dała jednak 500 koła. 500 koła, a dzisiaj już się zmieniło na 180? Okej. Okay. A... Dobrze, dobrze. I tu się wszystko zgadza. Tyle dostałem. Ale to po co gada najpierw wyssane jakieś info z palca, że dostałem 500k, kurwa? Myślała, że ja nie pokażę? Myślałem, że jej kurwa do tego nie ten? Sforsuje, żeby pokazała, ile naprawdę było? Co chwilę jakieś info z dupy wyciąga. Ja już nie wiem, kto tej mitomance jeszcze wierzy. Że chciałem jej kod ukraść? Ja już wam wytłumaczę, o co chodziło. Ja już wam wytłumaczę, o co chodziło. Ukraść kod, kurwa. Ale to jest kurwa. Po oczywiście zakończeniu współpracy chciałem, żeby po prostu zmieniała sobie z TTV Claudia Croft na same Claudia Croft. Żeby na przykład widzowie, którym by kod nie działał, weszli do niej na streama i się zapytali, dlaczego kod nie działa. I ona by wtedy powiedziała, no bo Maciek już ze mną nie ten, nie współpracuje i po prostu ten. A nie dalej na tym, co się tam uzbierało, żerować i nabijać kaskę. Wiecie, o co chodzi, widzowie? O to tylko mi chodziło, a nie o jakiś sejo kodu. Ja pierdolę. Co jeszcze chcecie, widzowie, żebym wyjaśnił? Haka ma? Dobrze, dobrze, też mam tyle haków.
ale ona napisała, że jak ja już zacząłem promować kod Honey, to tam tyle osób spadło na tej mojej kodzie, że żebym dał jej już spokój, no i w sumie już miałem wtedy wyjeżdżać w to. Niech ma. Poka PayPala już nie muszę, no bo Klaudia pokazała, ile faktycznie zarobiłem. Ile faktycznie mi wysłała. Mówił, że brał tabletki i... Pokazywała to wczoraj na live'ie. Także ja już nie muszę tego robić. Wytłumacz jeszcze raz całą dramę? Tak, czekam tylko na ten ich film, żeby ich po prostu spuścić na nich bombę i się odnieść do wszystkiego. Żeby... O mój brachu, ale to... Albo zrobię to na live, zobaczę jeszcze, jak mi się będzie chciało. A wcześniej pierdolę 500k. No tak, no wcześniej pierdolę 500k, a potem sama pokazała, że jednak nie tyle. No i kto wierzy takiej osobie? Cokolwiek ona teraz zrobi, to ludzie, którzy mają kurwa trochę oleju w głowie, to i tak na nią nacharają. Albo jesteś szczery z widzami cały czas, albo lecisz kurwa. Ludzie wracają, jak jesteś prawdziwy. Ja tylko kim byłem, zostałem. To, co miałem oddać, oddałem. I chociaż było małe zamieszanie, wyszliś.